Rynek outdoorowy szacuje od wielu lat Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej. Metodologia szacowania przychodów zmieniła się w 2015 roku. Ona jest w tej chwili estymowana wraz ze Starlinkiem, w związku z tym jest to raport publikowany we współpracy IGRZ-u ze Starlinkiem. W 2015 roku było to 471,5 miliona złotych. W 2016 ta metodologia nie ulegnie zmianie i no, tak jak wspomniałam na początku, szacujemy wzrost 1-3%. Reklama zewnętrzna będzie ulegała zmianie co najmniej z dwóch względów. Po pierwsze ze względu na ograniczanie podaży wynikające z ustawy o ochronie krajobrazu. Z drugiej strony będzie wynikała z wdrożenia badań outdoorów. Po raz pierwszy od 25 lat to medium będzie mierzalne i porównywalne z innymi mediami. Mamy oczywiście nadzieję, że to wpłynie na uwiarygodnienie się tego segmentu wśród reklamodawców. I tutaj mamy dość duże oczekiwania w tym względzie. Kolejnym wyzwaniem jest, tak jak wspomniałam, łączenie outdooru z reklamami online'owymi i tutaj również widzimy duże pole dla rozwoju tego segmentu. Z drugiej strony trudno odmówić temu medium większe możliwości zaangażowania odbiorców w przestrzeni publicznej, gdzie coraz bardziej atrakcyjna grupa konsumentów spędza w tej przestrzeni coraz więcej czasu. Mówimy o interaktywności w dwóch zakresach, zarówno użyteczności w postaci ładowania telefonu komórkowego w wiacie przystankowej, jak również uruchomiliśmy stronę Gate AMS, która stwarza możliwości pobierania atrakcyjnych dla użytkownika aplikacji dotyczących i rozkładów jazdy, i konkretnego kontentu. To są darmowe fragmenty książek umożliwiające dodatkowe bonusy i rabaty w konkretnych sklepach internetowych, więc mówimy o geospersonalizowanym komunikacie w konkretnym miejscu dla konkretnego odbiorcy.